Halo Warszawa, halo Warszawa, tu Manchester. Czy mnie słychać? Halo Warszawa, Manchester nadaje. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, mili z tej strony, witajcie na moim kanale. Troszeczkę mnie, nas, bo mnie i kotów nie było na YouTubie. Nagrałem jakiś tam pojedynczy odcinek Warmonger, z którego chciałem zrobić serię do nagrywania materiałów na YouTuba, ale szczerze powiedziawszy, tak po paru odcinkach nagrałem, nie podobało mi się, było to nudne. Ogólnie ja się nie nadaję do youtuberowania. Taka okrutna prawda tutaj jest, ale witam was teraz serdecznie w tym momencie na moim kanale raz jeszcze. Dzisiaj jest StarCraft, zastanawiacie się pewnie, co się działo, kiedy mnie nie było, bo StarCrafta to nie było chyba od jakiegoś grudnia 2020, tak? Tak jak się z Londynu przeprowadzałem do Manchesteru. Dobra, może nie tyle do Manchesteru, co pod Manchester, do Salford. Salford Keys, dokładnie obok siedziby BBC. W tym rejonie, ale to prawie Manchester. Mam 20 minut spacerkiem do stadionu Old Trafford, więc tak to jest. Więc nagrywam dzisiaj materiał. Materiał jest pod tytułem Emil, próbuję sobie przypomnieć, co to jest StarCraft 2. Po prawej stronie jestem ja, po lewej stronie jest kolega z Wspólnoty Niepodległych Państw. Zapewne gdzieś może być Rosja, Ukraina, etc., etc. Rosja i Ukraina to bardzo możliwe, zaraz będzie dokładnie to samo, więc... Ups, może jeszcze Białoruś. No, ale trzeba coś nagrać raz na pewien czas. Planowałem i nie wychodziło mi to. Replay nazywał się TVZ do nagrania. Jest końcówki 2012 roku i teraz w tym momencie ja się zastanawiam, czy ja czegoś takiego nie nagrałem i nie wrzuciłem już na YouTube, skoro to było ładnie napisane. Wiecie co? Sekunda, dajcie mi zrobić pauzę. No, a aż sprawdziłem swojego YouTube'a, zdarza się takie rzeczy, naprawdę zdarzają się. Czy tego nie nagrałem? Nie nagrałem! Ale miałem jakiś replay do nagrania, więc myślę sobie wrzucę. Ktoś się może zastanawiać, co tam u mnie? U mnie wszystko w porządku. Podwójne supply depot jest postawione, są raksy, jest też do tego command center i prawda jest taka, że już mam dosyć wynajmowania supply depot i trzeba swoje własne cztery kąty załatwić. To jest bardzo... ten Marines z Donatem to aktualnie jestem ja. Nawet wysokie czoło, aczkolwiek włosy zaczęły mi ostatnio odrastać. Nie wiem dlaczego, może ze spokoju. No, więc własne cztery kąty trzeba sobie załatwić, więc mało streamowałem. Będę streamował pewnie więcej, bo chyba kupujemy sobie mieszkanie w Salford. Yeah! I Marta wpadła na pomysł, że chce od razu robić takie rzeczy jak remonty, więc ja jestem przerażony tym wszystkim. I trzeba zacząć dorabiać. Ha! Nawet skróty klawiszowe pamiętam. Ale to dla was jest dobra rzecz, bo wy dzięki temu dostaniecie trochę więcej materiałów YouTube'owych. Jeżeli chodzi o streamy, to one się pojawiają 2-3 razy w tygodniu, ale nie będą się pojawiać raczej StarCraftowe. Tutaj mamy prośbę małego skauta. Wbijamy się do środeczka. Co skaut zobaczył? Zobaczył Baneling na skaut. Bardzo dobrze. Baneling na zeskautowane, to pięknie, ekspansja już się stawia, tutaj przydałoby się jakieś marinesy wrzucić, do tego dorzucony jest Techlab i pierwsze lingi już tu ptają w stronę boju. No, więc materiałów, raczej streamów StarCraftowych nie będzie, bo jestem już za starym człowiekiem, żeby spędzić 8, 7, 6 godzin, nawet 4, komentując StarCrafta, to już nie jest dla mnie całkowicie, więc jakieś inne gry sobie pogrywam, ostatnio TR Billions, proszę państwa, ale w tym momencie wpadają już linki, chcą się dostać do środka, czy zamkniemy wejście, zamknęliśmy wejście, niczym Anglicy zamknęli wejście przy Brexicie, nie ma tam wchodzenia sobie, to, że nie ma kierowców, piekarzy, sprzątaczy, pracowników, ogólnie to szczegół ważne, że to jest czyste tutaj u góry. Oj, 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 pierwszy Reaper, oj. Żeby tego Reapera jednak nie było złapane. Co było ciekawe, ja nie pamiętam, co się w tej grze działo, bo to było tak dawno temu nagrane, ale skoro było AAA do nagrania, to niech będzie. No niestety, dwójka Marines została zniszczona, APM-y w moim wykonaniu, no, proszę bardzo, 400 z kawałkiem nawet, szalałem. Więc trzeba się tutaj dalej grzecznie bronić. Za chwileczkę co tutaj wyskoczy? Jest, Siege Tank wyskoczył. I dałem sobie zeżreć Reapera. Pięknie. To było coś okolice Diamentu 2, Diamentu 3. Patrzcie, co jest ciekawe. Ja nie widzę, że tu są Banelingi, więc na razie tylko ładnie grzecznie ostrzeliwujemy sobie budynek. Przydałoby się to podnieść. Coś tutaj zabiliśmy. Oj! Podnosimy, tak? I teraz byłoby dobrze to trzymać gdzieś tutaj w okolicy, patrzeć, co się dzieje. Wszystkie lingi przeciwnika zostały właśnie zamordowane. Piękny moment, żeby zeskautować. Jeden Baneling zestrzelony i już wiem, że coś złego się tutaj będzie szykowało. Jednostki stracone, pamiętam, czy jest jakiś kąt? Jest! Shift L. A, coś tam jeszcze pamiętam. Szczerze powiedziawszy, trochę mnie zabolało, ale żyję. No,
Więc jak już mówiłem, jestem za stary na to, żeby nagrywać, żeby streamować YouTube'a. Stary Emil się nie zmienia. Za stary jestem, żeby streamować StarCrafta, jakieś turnieje i tak dalej. Jeżeli próbuję samemu grać, będę teraz bardzo szczery. Znowu starość się odzywa. Mój nadgarstek wariuje. Po prostu mój nadgarstek wariuje. 8 godzin pracy biurowej plus, no dobra, 6 i 7, bo mam przerwy. Plus StarCraft wieczorem to nie jest dobry moment, to nie jest dobra sytuacja dla mojego nadgarstka i boli. W szczególności jak gram Protossem, Zergiem, przepraszam, i Tyranem. Protossem jakoś tak mniej, no ale kto wygrał Protossem? Szanujmy się. To był taki joke, musiałem pożartować troszeczkę. Rasizm StarCraftowy jest zawsze na miejscu, jeśli się nie mylę. No dobra, zobaczmy, co się dzieje u mnie. Mamy kolejną ekspansję. Już pamiętam, ja wtedy grałem mecha. Ja wtedy chciałem bardzo twardo grać mecha, bo mech był w sam raz dlatego noba jak ja, bo chciałem wybić mastera każdą rasą. Już pamiętam. Miałem mastera z Zergiem, master 1, mastera Terranem i chciałem wbić mastera Protossem i chciałem Terranem wbić. I to było chyba zaraz przed moją przeprowadzką do Salford, do Manchester City. Greater Manchester, przepraszam, to jest Greater Manchester, to jest większy Manchester, gdzie mieszkamy w Salford. I wtedy, jak była przeprowadzka, to odpuściłem sobie granie na miesiąc kawałkiem, bo nie miałem jak gdzie grać i przestało mi się chcieć grać całkowicie. Dokładnie, tak było. Natomiast co się dzieje w tej grze? Już z tego, co widzimy, mamy dorzucony flamethrower, blue flame, tak zwany. Do tego widzę, jest fusion core postawiony, więc jeżeli jest fusion core, to najprawdopodobniej tu powinienem myśleć o jakichś batkach, bo pamiętam, że wtedy pogrywałem battle cruisery. Pierwsze heliony już wyjeżdżają. Czy ja mam jakiegoś batka? Nie, mam natomiast liberatora. O. Proszę bardzo, Liberator już wyjeżdża. Tutaj skaucik, oho, był jaki był. Sprawdzamy, czy jest czwarta baza. Nie ma czwartej bazy. Rozstawiliśmy Liberatora. Zapewne nawet nie chciało mi się zeskautować, żeby sprawdzić, że tutaj coś takiego jest. No trudno się mówi. Heliony gdzieś na razie jeszcze krążą. Zobaczmy, co się dzieje u góry. Liberator próbuje podlecieć, próbuje się rozstawić. Teraz ile jednostek zabije? Ma jedną na koncie. Może będzie więcej, ale teraz o rozciągnięciu uwagi. I proszę Państwa, u góry mamy 1, 2, 3 zabite jednostki, ale na dole jest jeszcze ciekawiej, bo tutaj drony właśnie giną. To nie powinno się pojawiać takie coś, że drony zginęły. Czy ja tego nie miałem odpalonego? Wydawało mi się, że miałem to jakoś. No dobra, to teraz cicho, ja teraz to sprawdzę. Dron zginęło 13, pięknie, więc tak bym powiedział, nie najgorszy. Battle Cruiser pierwszy się już pojawia. Przeciwnik oczywiście zeskautował, bo ja nie wpadłem na taki pomysł, żeby mieć Marinesy ustawione gdzieś, żeby przeciwnik nie mógł skautować. Oczywiście zostawiam sobie wieżyczki, żeby było zabezpieczenie przed czymś latającym, ale ja byłem nowym, dalej jestem nowym, nigdy nie byłem niczym więcej jak nowym, ale no taki to już żywot tego człowieka, czyli mój. Okej, queeny porozstawiane, plus jeden do ataku i do obrony, u Zerga go w drodze, do tego, o, Bane'y będą się turlać, jakby się ktoś zastanawiał, czy ja coś wiem, co się teraz dzieje na scenie, wiem, że Maru dalej jest dobry, Raynor jest dobry i Clem jest dobry, o, tyle mniej więcej wiem, co do sceny StarCraftowej, nie oglądam za dużo, no niestety, oj, chciałem zrobić sobie screenshota. Jestem okropnym człowiekiem, a za dużo niestety nie oglądam. 10 lat nagrywania, grania i mówienia o tym jednak sprawiło, że jak mam więcej wolnego czasu, to wtedy zwykle albo go wolę spędzić z dziewczyną, przyznaję się, bez bicia, albo oglądać chińskie bajki animowane. Niestety jestem degeneratem, który polubił chińskie bajki. No dobra, Overlord pierwszy jest atakowany, ładnie, pięknie tutaj pomoc artylerii, że przeciwko dwóm Lingom, no bo dlaczego by tego nie zrobić z tankiem? I przy okazji wszystko zabić. Linki też się już zbierają. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo raz, dwa, trzy salwy poleciały trochę tych Marinesów. Ja mam wrażenie, że ten Marines to zginął z mojej ręki, a raczej mojego wystrzału, a nie od Lingów. I co jest ciekawe, przeciwnik doszedł do wniosku, że dostawi sobie troszeczkę tutaj Overlordów, które ja będę mógł ciapnąć. No ja sobie je ciapam aktualnie. Jeden ciapnięty, drugi ciapnięty. Za chwileczkę będziemy mieli trzeciego, czwartego, gdzieś tam piąty, szósty chyba też się pojawi z czasem. No już proszę bardzo, ustawiłem się tutaj gotowy do ataku. Ile on stracił Overlordów? Do tej pory jest 6. Plus chyba jednego stracił od Liberatora minimum, może 2, coś w tym stylu. Ja spokojnie odkładam sobie te pieniądze, no bo na gorsze czasy warto odkładać sobie pieniądze, aczkolwiek słyszałem, że inflacja ostatnio troszeczkę tutaj zapierdziela jak ranny łoś pod górkę, raczej z górki, turlając się bez możliwości zatrzymania się, o, z górki lepiej to zabrzmiało, niż pod górkę, no ale dobra. Ale to chyba dlatego, że właśnie teraz jest pytanie, czy inflacja...
z tego co wiem, dzisiaj jak to nagrywam, jest 17 stycznia, bardzo mocno wieje w Polsce. I teraz jest pytanie, czy to inflacja tak zapierdziela, czy wiatr postanowił spierdzielać gdzieś na zachód, gdzie będzie troszeczkę taniej, niewiele taniej. No ale ja sobie żartuję, inflacja w Polsce, w UK też jest największa od 30 lat na poziomie 6%. Więc też nie jest zbyt przyjemnie. Oho! Dobra, na dole raz, dwa, trzy lingi, proszę bardzo. Heliony już tutaj są gotowe, żeby podjechać. Wjeżdżają i Blue Flame się pojawił. Słodko. Przesłodkie. Dobra, Blue Flame się pojawiliśmy się. Próbujemy. Tak, bardzo przesłodkie. Prawie chyba nic nie zabiłem. Jedna salwa więcej byłoby o wiele lepiej. 17 to tyle co nic, a przy okazji na dole wpadamy sobie Battle Cruiserem, który ma już 15 jednostek na koncie, w tym to są Overlordy, będzie z 5, trochę lingów, no i teraz oczywiście dronki ładnie, pięknie potem. Tutaj się pojawiały alarmy. A, bo to nie mam jakiejś nakładki, nie grałem na żadnej nakładce, tylko jest zwykły replay. Dlatego nie ma alarmów, bo to nie było na... no, widzicie? Starość, nie radość. Plus 2 do ataku niedługo będzie gotowy. Mamy już 24 jednostki zabite. W międzyczasie wszystkim próbuję wejść do środka. A ja, jak widzicie, jestem otwarty. Granice były otwarte. Zapraszamy wszystkich do środka. Bo dlaczego by nie? Na szczęście dwa dobrze rozstawione sieciaki wyczyściły prawie wszystko. Jakieś tam jeszcze hydry się chciały pojawić. Prawie straciłem Battle Cruisera, ale to już szczegół. Te heliony powinny tutaj wjechać i piec. Nie wiem dlaczego wjechały i nie pieką. Już pieką w tym momencie. I zobaczmy, było 28. Ile rad damy ubić? To jeszcze... Ach, Boże, widać, że to było tak puszczone aimów i tyle. Banelingi już się wturlały, wyczyściły to. No, wydobycie na chwileczkę zablokowaliśmy, ale w sumie 4 dodatkowe dronki ubite. I ogólnie jednostki stracone, no, jakby nie patrzeć, Zerg stracił o wiele więcej. Ja tutaj cały czas odkładam pieniądze, chociaż bądźmy sobie szczerzy, też mamy strajki, prawda? Albo nie tyle strajki, co te CV-ki nie mogły iść do pracy, bo nie były szczepione. Haha, ale nie ma co się tutaj wygłupiać. Jeżeli gracie przeciwko Zergowi, no to trzeba się szczepić. W StarCraft 2 był ten któraś misja, gdzie pani doktor nie była zaszczepiona. Widzieliście, jak skończyła? Nie polecam, nie polecam. Naprawdę. Z jakiegoś powodu wpadłem na pomysł, żeby zrobić wikinga, nie pamiętam kiedy i dlaczego. Z upgrade'ów to widzę plus 1 do ataku dla naziemnych, no, plus 2 dla naziemnych, po co jakieś kolejne upgrade'y robić. Po co w ogóle dostawić sobie kolejne starporty, robić jakąkolwiek armię, skoro i tak mam nadwyżkę gdzieś tutaj. Po co mi to wszystko? Pieniądze są, muszą być grzecznie w banku. Z jakiegoś powodu Overlordy postanowiły zrobić desant, to była tak zwana operacja Overlord. Niestety nikt nie powiedział Zergowi, że operacja Overlord wyglądała troszeczkę inaczej. Tu powinny być przynajmniej jak coś jednostki spakowane do środka i zrzucić, żeby ta operacja Overlord zadziałała. No a tak kolega straci kolejne 3 jednostki tutaj. Mamy już, pozbyliśmy się ładnie, pięknie kolejnego Queena. Ciekawe ile Queenów zginęło. No i ja bym proponował tutaj uciekać. 28 zabitych jednostek. Chyba ciut za wcześnie przeskoczyłem, mam te wrażenie. No, można było jeszcze chwileczkę tu powalczyć, ale uszło. W międzyczasie Zerg biega, skautuje, sprawdza. Hasa sobie na wypasie ten Zerg. Trochę taka pogoda, tak, trochę żółtawo, no niestety, no słuchajcie, co to jest? Co to są za tekstury? Czego tak mało? Ach, ten StarCraft, tylko 12-letnia gra. 13 będzie w tym roku? Czekajcie, ja dobrze liczę? Coś koło tego, nie, 12. Poczekajcie, w tym roku wyszedł StarCraft. W 2010 chyba. To 12-letnia gra i wygląda szczerze, wygląda dobrze. Wygląda okej. Okay. Nie będę marudził, nie powiem, że nie. Jest spoko. Coś tu było złapane, kolejne banelingi się szykują. Przeciwnik natomiast widzimy, że zrobił już 9 koruptorów. Będzie chciał się tutaj za chwileczkę wbić do mnie, ale ja w międzyczasie dzielę jednostki na dwie części i czy to się opłaci? No tutaj parę dron przypieczonych. Coś chyba udało się złapać. U góry widzę, że tak średnio, ale zawsze to jednak... Ile on stracił w ogóle? 37 dron, to jest dużo. Ciekawe ile wydobycia przez to stracił. Nacisnąłem F. Czemu nacisnąłem F? Czemu ja się cofnąłem? Oj, minęliśmy się. Chyba do przodu poleciałem, jeśli się nie mylę, na to by wyglądało. Tutaj planetarka jest już gotowa, skończyła się robić, na przeciwnik zaczyna mnie atakować. Przydałoby się to w jakiś sposób wybronić jak najszybciej. Już się rzuciły muły do naprawy. Miny tu pytają sobie, żeby się zakopać i pomóc. Pomogły niczym tarcza inflacyjna. Przeszły. Wydaliśmy pieniądze na nie, one sobie przeszły i nic z nich nie zostało. No i teraz, jak widać, planetarka zostanie szybciutko rozwalona, aczkolwiek coś, jakieś tam obrażenia zadały. Siege-tanki próbują atakować pod górę, co raczej nie jest dobrym pomysłem. Wszystko rozstawione, no trochę tych tanków było. No, miny z tyłu coś tam zrobiły. Chciałbym zauważyć, że ja mam słabiutkie upgrade'y, jeśli się nie mylę. Czemu ja mam tutaj APM-y, a nie upgrade'y pokazane? Jak to się robiło?
G jest upgrades. Ja mam plus 2 do ataku. A, to się naciska. Ha! Przypominam sobie. A w międzyczasie dwa battlecruisery u góry sobie podleciały i chyba rozwaliły znowu trochę eko. No przynajmniej jest 12-14 dronek, więc mój pełny haras za jego pełny haras. Straty są większe u przeciwnika o 6000, a ja dalej jak lamiłem, tak dalej lamię. Nie ma tutaj co ukrywać. I jadę na... Mam dwie armurki, mam pieniądze, ale robię pojedynczy upgrade, bo mi się nie śpieszy. Powolutku, po cichutku, jest czas. Wypłata i tak będzie 28, i tak będzie 28. Tutaj tankowanie Banelingów Helionami. Zawsze można tankować Baneling Helionami. Dlaczego by nie? Tutaj pewnie jakaś ropa jest albo inne cholerstwa. Jak wiemy teraz ceny, albo gaz. O, gaz teraz drogi, więc opłaciło się rzucić trochę sprzętu. Poza tym jakby nie patrzeć, przyszedłem tutaj na tory, które są zasilane energią powietrzną. Z powietrza biorą, nie wiem jak, ale biorą je z powietrza. To jest sci-fi, 20 któryś tam kuźwa wiek, musi to tak działać. Lub też słoneczną. A tutaj Bane'y jeszcze z ziemi gaz biorą. Chyba, że nauczyły się grochówkę wpierdzielać, to co innego. Jeżeli nauczyły się grochówkę... Ja wiem, przecież to już pamiętam. Overlordy szybciej latają, przetwarzają grochówkę lepiej i te gazy, które wychodzą, później Banelingi wciągają nosem i potem jest kabum! Wania, jest kabum! Byłoby fajnie, gdybym tutaj widział, co się dzieje i miał lepszy zasięg dzięki temu, ale po co mi takie rzeczy? O, supply block za chwileczkę będzie. W końcu pozbyłem się trochę nadwyżek, jestem z siebie dumny. Co ja zaczynam robić? Zaczynam robić tutaj, z tego co widzę... A, znowu supply block. Zaczynam robić cyklony znaczy się. Oczywiście nie wpadłem na pomysł, żeby zrobić upgrade dla cyklonów, dzięki któremu by się szybciej atakowało jednostki opancerzone. Dlaczego? Bo och, piękny moment na scout. I przeciwnik próbuje się wbić, niestety planetarki tutaj nie mamy. No i szczerze powiedziawszy, wbił się we mnie, jak tylko tutaj chciał. Wspaniałe, tutaj proszę sobie jakąś metaforę polityczną... dorzucić, albo jakąś onomatopeję, nie wiem, cokolwiek, żebyście mogli, bo ja niestety już ten umysł nie ten sam, człowiek wolniej głupie żarty sobie tutaj wymyśla. Dobra, bardzo ładny wjazd od góry, szybciutkie zniszczenie tutaj Sporkrawlera i dalej eko obrywa, ale on te drony traci. Tu próbowałem wjechać jakąś armią, widzę, że ta armia została przechwycona przed sekundą. Siege tanki ładnie rozstawione w sam raz, żeby zginąć, bo zaczęły też friendly fire robić. Więc w tym miejscu raczej mnie to zaboli, jeszcze atakowanie tych nie tych jednostek, co chciałem, no ale u góry mamy pięknie, tutaj 49 już zabitych jednostek. Och, przeskoczyłem na dół idealnie, więc się jeszcze wybroniłem. Nie wiem, czemu on nie atakował, powinien atakować, by to bez problemu zniszczył. W międzyczasie batak u góry 54 zabite jednostki, z czego 64 ogólnie to jakieś dronki są. To tak ja wiem, że on zabił 56, z czego 64 to dronki. Ja wiem, że to troszeczkę takie robienie budżetu na zasadzie polskiego państwa, że niby mamy 57, ale to tylko do zabitych, ale tak naprawdę to aż 65, bo przenosimy z roku fiskalnego poprzedniego i wtedy tak ładnie, pięknie wychodzi. Ciekawe, kiedy ktoś powie, przestań się szkalować w Polskę, jak jesteś za granicą. Oho, na pewno tak będzie w komentarzach. Jestem tego w 100% pewny. Nie widzę innej akcji. No dobra, 16 lingów, do tego wszystkiego dorzucony jest koruptor. Ładnie, pięknie. Cieszy mnie to niezwykle, cały czas to... gra. I to jest bardzo fajny oddział. Pamiętam, że jak grałem mechem, to chciałem robić właśnie coś takiego, że zbieram heliony, zbieram cyclony i wtedy wpadamy pod bazę, żeby to jak najszybciej rozwalić. Jeśli się nie mylę, co do upgrade'ów, dalej nie zrobiłem upgrade'u, że tu się mocniej atakuje jednostki opancerzone. Dopiero go robię, widzę. No, więc no, niby sobie tu wjechałem i wszystko straciłem, bo dlaczego by nie? Trzy tory trochę się nie ogarnę. A to by tory były na mówie jeszcze! Jakby ktoś się zastanawiał, to te ultraliski klaskały uszami, teraz to słyszeliście, to było klaskanie uszami ultralisków ze szczęścia, że pojawiły się tory, bo one chciały przytulić tora, bo tor to jest jednak troszeczkę większa jednostka i większe jednostki są w stanie przytulić. Małe to na raz. Utulą i pobiją. Wielkość armii na korzyść zerga, upgrade na korzyść zerga. Eko zobaczmy, eko jest tak właśnie. Czy to nie było takiego... Chyba nie.
Pewnie jakbyśmy normalnie oglądali, to bym replaya, czy jakbyśmy streama oglądali, to byłby taki piękny wykres. W sensie, że jakoś pod Shift B coś się pojawia. No ale chyba wydobycie mam ok. Gazu mam trochę mało. Gazu by się mi przydało. No tak, problem z gazem jest taki, że w mainie nie ma. W naturalu coś tam jest. Nie, no gdzieś gaz jest, to ja to po prostu tak wydaję go. No to, tu nie wydobywam gazu, no ale dobrze. Niedobrze, bo gaz drogi. Wszyscy wiemy, że gaz drogi, bo niestety Bart tutaj wpadłem na pomysł, żeby rozliczać się z gazem. O-o. Nie po cenie uśrednionej, do tego wszystkiego połączonej z ropą, tylko... Nie widzicie, nawet nie mogę z tego żartu powiedzieć, bo do końca nie jestem pewny, jak to działa. Tyle wiem aktualnie o Polsce, ale wiem, że gaz w Polsce jest drogi. Bejlingi próbują się wkurlać. Bejlingi na szczęście nie dały rady wszystkiego rozwalić. Większość bejlingów się rozbiło na tym torze, co mnie bardzo cieszy. Gdyby udało się tę planetarkę uratować, nie udało się planetarki niestety uratować. Dosyć dużo tutaj będzie zniszczonych jednostek. Nowe liberatory już się pojawiają. Powinno być porozstawiane. Porozstawiaj, no ty, no czołg też rozstaw, no rozstaw ty się. No, czemu się nie rozstawiasz? Nie rozstawił się. Przeciwnik naokoło próbuje jeszcze biec. Widzę jeden tor. Tak na to patrzę, jakby koruptorami wleciał. Zniszczyłby liberatora, zniszczyłby tego. Reszta armii by tutaj zżarła. Nie wiem, czemu tego nie zrobił, ale mnie to bardzo cieszy. Nie pamiętam. Najzabawniejsze jest to, że nawet nie pamiętam, jak ten meczek się zakończy. A dlaczego w ogóle nagrywam takie spotkanie? Teraz, jako że mam już 21 minutę i w tym momencie najprawdopodobniej zostali tylko już ci, którzy najbardziej mnie lubią albo chcą się dalej pośmiać, robią notatki, żeby tylko z Emila się pośmiać, no to już wam mówię. Otóż dostałem propozycję współpracy. Jakieś streamy sponsorowane, ale nie tylko streamy. Może być też na YouTube'a i będziemy mieli około 7, oprócz tego filmiku będzie jeszcze w ciągu tygodnia 7 nowych filmików ze StarCrafta 2, może drewniane przedszkole, może coś mojego, z linkiem do sponsora, gdzie trzeba będzie pewną grę ściągnąć, wbić jakiś tam poziom i mi będą wpadały many. Tak, jak ktoś, to jest ten moment, w którym można powiedzieć, Emil wrócił tylko dla pieniędzy, mniej więcej tak. Jeżeli chcecie tak powiedzieć, to od razu mówię, wróciłem, żeby nagrać trochę YouTube'a, bo raz, powiem szczerze, że jest przyjemne, ale główna motywacja była taka tutaj formalna. Ale dzięki temu wy przynajmniej was to nic nie kosztuje, a dostaniecie troszeczkę materiałów, może wam się tam coś spodoba, może przypomnimy stare, dobre czasy, jak to się było młodym, jeszcze w Gimbazie się było. Battlecruiser 20 zabitych jednostek, nie wiem dlaczego postanowiłem zaatakować, co ja zaatakowałem? Nie jestem pewien, co ja zaatakowałem, ale taka... Haczerki chyba nie zaatakowałem. Dobra, szybka ucieczka. Tutaj powiem szczerze, że mam troszeczkę za dużo rąk do pracy. Gdzieś przeskoczyły dwa heliony, bardzo ładnie. Niech one teraz szukają. Przeciwnika w ogóle 70 parę zabitych dronek. To powiem szczerze, nie jest źle. Armia znowu odbudowana. A Zerg się tak czai, jakby chciał, a nie mógł. Heliony tu powinny sobie poradzić, jeżeli trochę wymikruje. Właśnie jak moje mikro. Szalone. Szalone! Tak samo jak ja. No. Jeszcze dzisiaj tego linku do sponsorowanego streamu, do sponsorowanego materiału nie będzie, więc spokojnie, gdyby następne 7 filmów byście zobaczyli i możecie nie wchodzić, jeżeli nie chcecie, bez problemu. Znaczy macie wchodzić, będziecie musieli wejść w link, o tyle. A dzisiejszy materiał i tak dedykuję jednemu z widzów, który też spytał się, dlaczego tak długo nie ma żadnych materiałów na tubę, to proszę, masz semi-drewniane przedszkole. Niestety nie mam też za dużo replayów, mam parę swoich z 2020, ale to by było na tyle. Dobra, plus 3 do obrony, za chwileczkę plus 2 do latających, do ataku będzie. Ja się tak te armie tak czają. Ja się czaiłem, on się czaił. Tu jestem zabezpieczony, żeby nic z górą sobie nie przyleciało. Troszeczkę tych hydr. Co ciekawe, chyba powinny być grane hydry z lurkami, ale to wydaje mi się, że takie makro, taka kompozycja, to się dopiero zaczęło pojawiać jakiś czas temu, a nie... półtora roku temu. Chcę mówić coś o lurkach i proszę bardzo, lurki się pojawiły. Czy ty mnie podsłuchujesz? Wania? Czy ty mnie podsłuchujesz? Ja mam wrażenie, że możemy podsłuchiwać, więc lurki będą! Zwiększmy trochę tempo, bo widzę, że się tutaj zbyt dużo nie dzieje. O, ładnie, pięknie, przybite. Rozstawione już liberatory i teraz w tej okolicy trzeba będzie się porozstawiać. Przeciwnik oczywiście złapał pojedynczego tora, bo dlaczego by nie koruptory wpadną na dół? Wpadną na dół, tutaj troszeczkę coś jakieś... Nic nie zrobimy, bo planetarka się niestety nie zrobi w odpowiednim momencie. Jestem smutny. Za tę ekspansję udało się rozwalić. Co jest przesłodkie tutaj lingi... Wyglądało troszeczkę jak wolne lingi, ale jednak nie.
Czy ja miałem ustawioną, to ja miałem grę ustawioną chyba na normal prędkość. Oczywiście otwarte wejście, dlaczego by nie? To troszeczkę jak Reynor gra nasz przeciwnik, ale troszeczkę na tej zasadzie, że on gra jak Reynor, jak Yamaru, kiedy Maru zapomnił supply depot podnieść. Na tej zasadzie. Jedyna rzecz. No i co? Zastanawiam się, zapraszam Zerga, żeby ten mnie zaatakował. On nie jest chętny mnie zaatakować. Na szczęście trochę z tych ścianków wyskoczyło, więc tutaj obronimy się przed wbiciem się do środka. U góry mamy jeszcze Battlecruisera, który rozwala tak eko jak się da. 120 dronek zabitych, a w międzyczasie mamy dużą bitwę, która się tutaj nam szykowała. Koruptory za chwileczkę będą zniszczone, co mnie bardzo cieszy, bo jeżeli koruptorów nie ma, to oznacza, że liberatory będą mogły sobie tutaj powalczyć, więc jej! Przeciwnik nie próbuje się wbić i na razie krąży tą armią. No ale ja wam powiem tyle, 48 zabitych, no nie... Zginął. Jakoś tak... Nie pamiętam, że jakiegoś wybuchu? Może coś, dlatego że to jest stary replay, to nie ma... Właśnie, nie ma animacji niszczy. Powinno być animacja niszczenia. Chyba jakiejś animacji nie ma, jak na to patrzę. No właśnie, czegoś brakuje. No i teraz kolejne starcie się szykuje. Zostałem złapany z ręką w nocniku, przyznaję się. Mógł atakować? Mógł atakować. Wysłać naprzód ultraliski, ale tutaj też w sumie ładnie się wbija, ale tak naprawdę to wbija się chyba na śmierć. Z dwóch stron jest łapany. Robimy tutaj sobie takiego terańsko-zergowskiego sandwicha. Meszek, zerg, meszek, więc z zewnątrz takie bardziej chrupiące, twarde, aczkolwiek ultraliski też twarde w środku, ale hydry mięciutkie. No, i to zaczyna wyglądać przesympatycznie. Zaczyna wyglądać tak, że chyba jakieś wygranko będzie. Nie mamy żadnej detekcji tutaj. Pojedynczy lurk próbuje się ewakuować na z dołu upatrzoną pozycję, nie jednak na z góry upatrzoną pozycję. A ja dalej gdzieś za przeciwnikiem tuptam. Jego armia już jest bardzo mała, więc chyba z tego co widzę będziemy już zmierzali ku końcowi, jeżeli chodzi o te spotkanie i o ten meczek. Ja już tak powolutku. Będę mówił, że szczerze powiedziawszy nie myślałem, że będzie przyjemnie komentowanie tego spotkania. Jednak to jest... Jak robisz coś przez 10 lat, to jednak zostaje to w tobie, że coś, ta lekka chęć za tego dalej. Aczkolwiek wiem, że na pewno nie mógłbym 4-5 godzin turnieju robić, bo czasami się pojawiałyby jakieś forgate'y albo inne cholerstwa, które by trwały i nudziły się i nudziły. A do tego czekanie na turnieje nienawidzę. Powiem wam szczerze, jedna rzecz, której nienawidziłem w komentowaniu ogólnie turniejów. Czekania na gry. I czekamy 40 minut na grę, żeby się do czegoś dostać. Do tego jest delay dwuminutowy ustawiony. I siedzisz tak i robisz... Bo masz już serdecznie tego wszystkiego dostać. Ale piękne barbecue. Potem wpada ci meczek i szybciutki rush i po zabawę. I chce ci się płakać. A z drugiej strony pojawiały się gry Polaków, Laser, Mana, Nercio, gdzie sprzedawali całkowitą miazgę przeciwnikom i serce rosło. Ale tutaj tak samo jak ja teraz sprzedaję miazgę 30 prawie minutową już. Lurki czekają gdzieś tam z tyłu. Przeciwnik no w sumie nie ma jakiejś takiej mega wielkiej armii. Te kolejne lingi są gdzieś produkowane, ale bądźmy sobie szczerzy, ta armia nie powinna tak wybiegać, bo będzie ginęła. Dokładnie. Tu jeszcze przy nim coś kombinuję. 4 cyczanki na raz są produkowane u mnie. Zwiększmy może tutaj troszeczkę tempo. Tu mógłby zniszczyć tego jednego tora, jakby chciał. Bezproblemowo mógłby podejść, zakopać się i och, pięknie zabił tego tora, o czym mówiłem. Problem u niego jest taki, że ja właśnie wbiłem mu się do bazy i calutką technologię będę rozwalał. No. No, dzisiaj jest co? Poniedziałek, to jutro jest wtorek. No może jutro to zacznę... Tak, jutro zaczniemy. Będzie specjalny stream, w ogóle nadal macie link do streamu. Jakby ktoś mnie szukał na Twitchu, na kanale MStarCraft, na Twitchu już mnie nie ma na MStarCraft, nie ma mnie też na MStudia, później sobie zmieniłem tą piękną nazwę. Jestem na Twitchu na kanale Emil. Udało mi się taką piękną nazwę złapać. Jej, bo była wolna. O, trochę SCV-ek jest mordowanych, ale to bez znaczenia. A, dobrze, bardzo mądra decyzja, że się wycofałem. Nacisnąłem zwykły przycisk, bo on nie widział, co tu się dzieje. Dobra, tu już można przyspieszyć to chwileczkę. Niewielka armia, nic już tu nie może zrobić. Tak naprawdę tu już jest koniec, the end, nic nie zostanie.
Można śpiewać, ale to już było i nie wróci więcej. Jeżeli chodzi o mnie i komentowanie turnieju, ale jakieś YouTube, proszę Państwa, miejmy nadzieję, że się pojawią. No, teraz byłoby fajnie, gdybym ja lepiej trochę przypilnował, to się dzieje. Po cholerę ja rozstawiłem te tanki, kiedy armia była na mówie. To ja do końca tego nie wiem, ale to był zły pomysł, to był bardzo zły pomysł. Więc jak będę nagrywał drewniane przedszkole, to pamiętajcie też o tym, że ja też o drewno się tam obijam jak najbardziej non-stop. Bez dwóch zdań. Jeżeli będę się z kogoś nabijał, to pamiętajcie o tym, że nabijam się, bo sam jestem do niczego, więc mogę się nabijać z innych. Tak? Tak. Tu byłoby pięknie rozstawić, liby... Ohohoho, liberatory. Rozstawiłem 127 zabitych dronek, zaraz zobaczymy, ile tego będzie. Baza jeszcze obrywa. Jest to dycha zabita. Tak, tak. Jeszcze ewakuacja strategiczna moich jednostek, tu jestem zabezpieczony. 4 tylko miejsca pracy, a 15 siedzi, więc ja mam wrażenie troszeczkę jak w Radach Nadzorczych gdzieś w Polsce. No można, miejsce jest, jest, pracy nie ma, ale siedzieć można, bo jest wygodnie, cieplutko, milutko, podwyżki, do tego słyszałem, że 60% były, czy 40 niedawno, no to jest na co czekać. Jednostki stracone, minerały 65 tysięcy do 47 i tutaj już zamknęliśmy przeciwnika. Powodzenia! I to jeszcze był move, nie ej move. To chyba już jest koniec. A nie trafiłem. Teraz takie małe ganianie się. Ale twardy jest, mikruje do samego końca. Tak się zastanawiam, czy tutaj stał i atakował, czy by mnie zabił, czy by mnie nie zabił. Teraz tak myślę. No nieważne. Wiem, że jeżeli podejdzie tutaj, to się zdziwi. Pozostają mu 2 lurki, 3 hydry. I troszeczkę dronek. Moja armia wielka nie jest, ale GG well played! GG! COVID, przepraszam, najmocniej. Widzicie, nie mogę już nawet się wydzierać i krzyczeć. Wielkie dzięki za uwagę dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. I teraz jest standardowe wtyczka. Zapraszam do followowania kanału, lajkowania, łapkowania, komentowania. A w łapki w dół, nie, jak dacie, to i tak nie będziecie tego widzieć, to ha ha! Dzięki wszystkim. W sumie było miło. Raz na pewien czas coś nagramy. Na pewno będziemy mieli jeszcze 7 odcinków od jutra, myślę, zaczynając, bo będzie jutro pierwszy stream sponsorowany pewnie około godziny 19 czasu polskiego. Na razie linka do sponsoringu nie daję. Jutro będzie link do sponsoringu. Będzie tam kliku, kliku, wbijanie levelu, levelu. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się wszyscy. Cześć!